Witam Cię, Marietta. Cześć, dzień dobry. Dzisiaj wielki modowy dzień. Powiedz, jakie nastawienie Twoje dzisiaj jest? No bardzo się cieszę, uwielbiam. To jest już mój drugi raz, kiedy tutaj jestem, bo w zeszłym roku również. To jest fajne, bo można zobaczyć, co jest na, wiesz, na czasie, jak się ubierać, zobaczyć dużo fajnych osób, także super. Na jakiś... Ja jeszcze jestem z moją mamą i z moim mężem. Tutaj stoi moja mama. Chodź na chwilkę. No właśnie, zapraszamy. Chodź. Witam Panią serdecznie. Witam, witam. Czy miała już Pani okazję brać udział w jakimś wywiadzie? Czy to nawet... No właściwie to tak. Wywiadach to nawet wielu, bo ja jako muzułmanka w Polsce taka, wiesz, tak. Też nowość, atrakcja, więc jak najbardziej. No właśnie, ja chciałam tutaj zahaczyć o stylizację, bo obie wyglądacie obłędnie, więc może kilka słów o Pani stylizacji. No powiem Ci szczerze, że próbowałyśmy, żeby była bardziej elegancka, ale jednak ja jestem ta szalona i właśnie dobrałyśmy idealną, tak mi się wydaje, kreację, w której ja się czuję bardzo dobrze, swobodnie, więc mam nadzieję, że właśnie będzie cool. Tak. Czy obecność mamy jest wsparciem w takich momentach? No, oczywiście, ale chyba też przede wszystkim po prostu zabawą fajną, że możemy sobie tu razem być. Właśnie mój mąż nie chce podejść, ale po prostu to jest fajna zabawa i fajnie, że możemy w tym razem uczestniczyć. No to tutaj muszę nawiązać do stylizacji. Spektakularna, podkreśliła figurę. Musisz, Marietta, zdradzić sekret. Wiem, że o tym dużo mówisz, widać na Instagramie, że ciężko pracujesz, ale jakieś pro-tipy dla naszych głównie obserwatorek. Jak zrzucić kilogramy? Na jesień też się przydadzą. Zawsze to w ogóle jesień to jest super czas, bo to jest czas, kiedy mamy więcej czasu właśnie wolnego, mamy te wolne wieczory, bardzo często kobiety wykorzystują na takie, wiesz, leżenie, oglądanie filmów na kanapie, jeszcze z chipsami, zrezygnujcie z tego, naprawdę 15-20 minut treningu, lekkie zmiany, naprawdę one z czasem są coraz większe, ale lekkie zmiany w odżywianiu, wiesz, odstawianie tak po troszeczku, żeby nie od razu, bo to później wszystko wraca i człowiek po prostu tak już jest skonstruowany, że lubi jeść dużo, więc powolutku i myślę, że naprawdę, no i oczywiście woda, zawsze to powtarzam, czy to dla cery, czy to dla sylwetki, woda jest kluczowa. Twoja metamorfoza nie dotyczy tylko sylwetki, ale także całej ciebie. Też promujesz taki natural look, można tak to nazwać. Powiedz, czy... Panie, spodziewał się ktoś, że kiedyś tak będzie. No właśnie, jak sobie przypomnimy te czasy pierwszego hotelu, no to troszkę inaczej wyglądałaś. Zupełnie. Czy w takiej wersji teraz czujesz się faktycznie lepiej? Ojejku, no bez porównania, ale to właśnie widzisz. Mi się wydaje, że trochę tymi sztucznymi rzęsami, długimi włosami chciałam zamaskować właśnie tą swoją tuszę, bo wtedy też byłam większa. Chciałam taką trochę maskę sobie stworzyć, a teraz właśnie czuję się tak dobrze w swoim ciele, że tylko tak troszeczkę podkreślam i to jest dla mnie najlepsza wersja. Domyślam się, że dla męża jesteś w każdej wersji piękna. Tak, on cały czas powtarza, ale jak coś, to ja ci nie kazałam chudnąć, jak coś, to ja ci nie kazałam. Dobra, to już mamy to nagrane. Powiedz mi, jakie wasze dalsze plany? Wiem, że dużo podróżujecie. Czy coś w ten deseń planujecie? To przygotowane jest, jak miło, wiesz. No tak, oczywiście, wiesz co, dopóki jakby nasza rodzina się nie powiększy, to myślę, że będziemy właśnie sobie korzystać z tego życia, podróżować. Zawsze było moje ogromne marzenie, żeby mieć taką osobę przede wszystkim, z którą mogę to robić, bo gdzieś tam możliwości finansowe miałam, ale nie miałam tej osoby. I dlatego bardzo się cieszę, że możemy sobie to robić i spełniać się w tym. A jeżeli chodzi o takie plany większe, to powiem Ci, że u mnie wszystko dzieje się zawsze samo, przypadkiem i tak mi najlepiej wychodzi, ale bardzo też bym chciała się rozwijać właśnie w tym temacie sportu, chciałabym może nawet zostać jakąś trenerką, zobaczymy, ale tak, bardzo mnie w ogóle, wiesz, to właśnie to, że ja tak się zmieniłam i widzę też, jak kobiety zmieniają się na moim Instagramie, co do mnie piszą. Wiesz, to jest niesamowite, także no, byłoby super. Ja myślę, że to super kierunek, bo jesteś faktycznie inspiracją dla wielu młodych kobiet. Dziękuję bardzo. Wspomniałaś o tym, że dopóki wasza rodzina się nie powiększy, czy coś tutaj jest w planach, musiałam chwycić za słówko. Wiesz co, to nie jest żadna tajemnica. Rzeczywiście staramy się o to dziecko już od w sumie dawna i średnio nam wychodzi, więc zobaczymy, ale tak, no chciałabym. Oczywiście. No to my trzymamy kciuki. Ja tutaj muszę też zapytać o Hotel Paradise. Ta edycja z gwiazdami była mocna. Co sądzisz o finale Grzesiu kontra Julia? Powiem Ci szczerze, że z jednej strony jest to gra, też uczestnicy byli tam bardzo krótko, bo 2 tygodnie. Także to też nie jest taki czas, gdzie można rzeczywiście zbudować taką mocną relację, żeby uznać to za jakąś zdradę. Natomiast też uważam, no ja bym na przykład nie rzuciła tą kulą. Myślę, że aż tak Grzesiek tam nie zadarł za tą skórę. I też, no nie oszukujmy się, wiesz, tutaj były pocałunki, były przytulenia. Myślę, że jeżeli kobieta rzeczywiście się czuje w jakiejś relacji,
No to nie do końca tak wygląda. Wiesz, o co chodzi. Nie. Ale to jest gra, to jest Hotel Paradise, to jest edycja All Stars i właśnie o to chodzi, żeby było show, także super. Show było, ale teraz już jest nowa edycja i nowe gwiazdy. Oglądasz? Oczywiście. My z mężem uwielbiamy Hotel Paradise. Aha. Oglądamy, ale jeszcze nie mam takich faworytów. Wszystkich bardzo lubię. Naprawdę bardzo fajna edycja, bardzo mocna, bo naprawdę to jest chyba drugi tydzień dopiero, tak. A jest emocji bardzo dużo, także będziemy oglądać, zobaczymy co dalej. No właśnie, nie sądzisz, że dziewczyny mocno zareagowały na wejście nowej uczestniczki i gdzieś tam się poczuły zagrożone? No poczuły się zagrożone i to bardzo, wiesz co, w ogóle ja takie mam trochę zdanie o kobietach, z tych czasów jakby, z tego pokolenia, że one bardzo często udają takie silne, niezależne, a właśnie w takich sytuacjach wychodzi, jak się naprawdę czują, bo dla mnie wyszły troszeczkę kompleksy. Tak, tak. Bo jeżeli czujesz się tak zagrożona w parze, to są po prostu kompleksy. Czy Łucja jest fajna, czy nie, to już jest inny temat, ale no... No niezbyt fajnie się to oglądało, właśnie przede wszystkim dlatego, że kobieta powinna się czuć po prostu silna w tej relacji i pewna. Nie oszukujmy się, program to też nie jest coś, że jak odpadniesz, to kończy się twój cały świat. A tutaj widać, że jest bardzo mocne nastawienie na pozostanie jak najdłużej i to może niektórych zgubić. Zobaczymy, jak to się potoczy, a powiedz jeszcze, czy Marietę zobaczymy jeszcze w telewizji? No, mam nadzieję. Wysyłamy, ja na każdym wywiadzie wysyłam zgłoszenie do Asia Express, więc jeżeli to wypuścicie, to tak, zgłaszam się z moim mężem. No to mamy nadzieję, że wysłuchają odpowiedni ludzie i że prośba zostanie spełniona. Ślicznie Ci dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo.